I to zakład, że pewnego pięknego dnia, kiedy przeglądaliście internet, natrafiliście na jeden z tego typu filmów, gdzie to najczęściej dwójka osób za pomocą własnych rąk, a także kijków czy kamieni, buduje basen albo dom czy willę. Aczkolwiek czy oglądając kiedyś materiały tego pokroju, nie zastanawiało was czasem, czy oni naprawdę robią to własnymi rękami? Otóż odpowiedź brzmi nie, ponieważ w większości te filmy są ustawione, a pokazywane w filmach budowle często są budowane przez większą grupę osób przy pomocy doświadczonych robotników przy użyciu specjalnych narzędzi. Tak więc filmy te w większości są ustawione. Cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym to zajmiemy się właśnie tym, jak filmy z budowania basenów i tak dalej są ustawiane. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem i wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać. Więc zacznijmy od samego początku. O całej sytuacji dowiedziałem się, rzecz jasna, z filmu Sunny V2, do którego link znajdziecie w opisie. On tam opisał cały problem, a stamtąd zasadniczo wziąłem jakąś inspirację i pewne informacje do tego filmu, ale o co właściwie chodzi? Zatem na przestrzeni ostatnich kilku lat z całą pewnością na YouTubie natrafiliście na tego typu film. Mamy tutaj najczęściej jednego, dwóch, ewentualnie kilku mężczyzn, którzy wybierają się w z pozoru zwyczajne miejsce w lesie, tylko po to, by przez następne minuty filmu za pomocą własnych dłoni i prymitywnych narzędzi wybudować tam prawdziwe cudo, jak na przykład imponujący basen, pałac, zjeżdżalnię wodną, zamek, samolot. Co? Samolot? W każdym razie twórcy takowych filmów, jak to oni mówią, 100 dni, 150 albo 210 dni, są w stanie zrobić chociażby coś takiego, gołymi rękoma. Jednocześnie tego pokroju filmy zyskują gigantyczne wyświetlenia, sięgające nawet 500 000 000, co oczywiście przekłada się na gigantyczne zarobki. Sam YouTube kanałów robiących tego typu rzeczy jest cała masa, a filmów tego typu jest jeszcze więcej. Dokładna większość, albo i nawet wszystkie te kanały pochodzą z tych samych krajów, czyli z Kambodży, Wietnamu czy Tajlandii. Co więcej, znacząca większość tych kanałów w lokalizacji kanału ma podane Stany Zjednoczone albo Wielką Brytanię. Czemu? Oczywiście w taki sposób dużo łatwiej jest, aby materiał poszedł bardziej wiralowo w świat i pojawił się w innych krajach, a nie tylko chociażby w tej Tajlandii czy Kambodży. Bo przecież nie bez powodu filmy te uzyskują setki milionów wyświetleń, co oczywiście przekłada się zresztą na duże zarobki z takich filmów. Jednakże skąd właściwie wziął się ten fenomen i kto był pierwszy z tym na YouTubie, a także od kogo kanały wcześniej wspomniane wzięły inspirację? Ano musimy przenieść się o kilka lat jeszcze wstecz. Wszystko mianowicie wzięło się z kanału Primitive Technology. Jednakże to, co odróżnia ten kanał od tych wszystkich pozostałych, to to, że budowle tworzone przez prowadzącego są mocno wiarygodne pod względem tego, że jedna osoba zbudowała je gołymi rękoma, ponieważ nie są to jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Tutaj prowadzący zazwyczaj buduje jakieś chatki i inne tego typu mało imponujące w porównaniu do basenów czy samolotów rzeczy w lesie. Zwyczajnie patrząc na te filmy, jesteś w stanie uwierzyć, że wszystko to, co pokazuje prowadzący, jest możliwe do uzyskania własnoręcznie. Co więcej, pomiędzy kolejnymi etapami budowy w filmie nie ma jakichś wielominutowych czy wielogodzinnych przerw, a wszystko jest tutaj w miarę mniej więcej krok po kroku poprowadzone. Dla porównania, zbudowanie tej chatki Johnowi, czyli właścicielowi kanału, zajęło 102 dni, a dla porównania zbudowanie tego basenu miało zająć 155 dni. John pojawił się na YouTubie jako prawdopodobnie pierwszy z tym kontentem i w miarę upływu czasu jego filmy zyskiwały coraz większe wyświetlenia, a jego najpopularniejszy film sięga ponad 80 milionów wyświetleń i rzecz jasna, jeżeli coś się klika i sprawdziło się u kogoś innego, to później siłą rzeczy pojawi się ktoś, kto będzie chciał powtórzyć sukces tej osoby, a być może nawet go jeszcze bardziej spotęgować w nie do końca uczciwy sposób. Teraz przejdźmy do sedna odcinka. Na wspomnianych przeze mnie kanałach, które już wcześniej myślę, że całkiem w porządku opisałem, wszystkie budowle, które mogliśmy zobaczyć na filmach z tych kanałów, były większe, piękniejsze, bardziej imponujące. I dlaczego woda w tym basenie jest taka czysta? Niebieska, nieskazitelna. Przecież dopiero co brali ją z jakiegoś jeziora albo rzeki, a co więcej, jeżeli przelali to do dopiero co wykopanej dziury, to czemu ta woda nie jest jakaś mętna czy coś, jak powinna być? Dobra, ale do rzeczy. Czy patrząc na te wszystkie piękne, wspaniałe, niesamowite budowle, jesteś w stanie zadać pytanie, czy oni to wszystko robią własnoręcznie za pomocą kamieni i patyków? Niestety muszę was rozczarować, w przeważającej większości przypadków odpowiedź brzmi nie.
Tak więc w ramach jednego z dowodów pokażę wam pewien materiał, który został już pokazany wcześniej przez Sunny V2 w swoim filmie, gdzie w bardzo dokładny sposób widać, z jakich pomocy korzystają nasi bardzo sprytni budowniczy. Materiale pochodzą z kanału Primitive Technology Idea, w którym dwaj mężczyźni budują, tu cytat, podziemny labirynt wodny z krokodylem do tajnego domu podziemnego i basenu. Tutaj zarzutów jest kilka, ale zacznijmy od początku. Na samym początku filmu widzimy mężczyzn, którzy zaczynają grzebać w ziemi, żeby coś zbudować, a na przestrzeni kilku najbliższych sekund widzimy, jak budują spory labirynt i już całkiem imponująco im to idzie, aczkolwiek pojawia się tutaj jedno pytanie. Dlaczego ściany tego labiryntu wyglądają tak gładko? Czy jeżeli kopali go samymi kijkami, jak pokazują w filmie, to przecież oczywistym jest, że natrafiliby na jakiś kamień, więcej kamieni albo na korzenie drzew, które znajdują się nieopodal. Tutaj, jak widzimy, żadnych korzeni ani kamieni nie ma, bo najpewniej nie zrobili tego gołymi rękami, tylko mieli do tego jakieś pomoce, ale ja nic nie wiem. A co więcej, w 10 minucie filmu, o dokładnie tutaj, widzimy gościa w białej koszuli, który jakoś tak pomaga naszym budowniczym. Być może jest ich trochę, no wiecie. A co więcej, co tutaj robią ślady opon po koparce, czy kij wie czym od tutaj? A więc, co tutaj zaszło? Ano, ktoś chyba korzystał z pomocy, o której nie wspomniał w opisie filmu, ani nigdzie indziej. Jednakże pozostając jeszcze przez chwilę w tematyce filmu Sunny'ego, w pewnym segmencie filmu wspomina on, że poprzez pewne czynności uzyskał kontakt z operatorem kamery pracującym dla jednego z tych kanałów i oto jakie informacje mu przekazał. Sam wspomniał, że każdy z tego typu filmów to duża operacja, jak można się domyślić, za którą stoi duży zespół. Później pojawia się informacja o tym, ile osób zasadniczo pracuje przy jednym z takich projektów. Okazuje się, że zależy od skali projektu. Zazwyczaj jest to nie mniej niż tuzin ludzi, czyli nie mniej niż 12 osób. Ewentualnie trochę więcej. Co więcej, w projekt zaangażowany jest reżyser, do tego również architekt, który planuje cały projekt i robi to w ten sposób, żeby całość się nie rozpadła na czas kręcenia, ale o tym trochę później, a dodatkowo później pojawia się jeszcze wielu montażystów. I teraz pora wspomnieć o pewnym kanale, którego autor nie tylko publikował materiał nagrany z drona, gdzie widzimy cały zespół ludzi, który właściwie pracował przy całym tym projekcie. Macie tutaj kawałek tego filmu. A co więcej, w kilku innych filmach zawarł kilka rzeczy, które jasno pokazują, jaki stosunek twórcy tych kanałów mają do przyrody i całej reszty. No ale zacznijmy od tego pierwszego, żeby za bardzo nie przeskakiwać pomiędzy wątkami. Mowa tutaj o kanale Photo Expression. Na tym filmie widzimy chociażby cały zespół albo część zespołu, który właśnie jest w trakcie tworzenia jednego z takich projektów. Łącznie na całym filmie widzimy około 10 osób i w sumie nie byłoby to aż tak złe, że po prostu budują sobie coś ekipowo, gdyby nie fakt, że twórcy kanałów sami mówią, że samodzielnie albo z jakimś swoim ziomkiem gołymi rękoma zbudowali te niesamowite rzeczy. A co więcej, jeżeli mają tyle rąk do pracy i co więcej trochę bardziej zaawansowanych narzędzi do tego, sam proces produkcji nie może trwać 100 dni. Tak jest, budowanie 100 dni nie może trwać 100 dni. A ze wspomnianego wcześniej źródła pokazanego w filmie Sunny V2 wynika, że proces budowy jednego takiego projektu zajmuje od 3 do 10 dni. Sunny w swoim filmie wspomniał jeszcze o fejkowaniu procesu kopania. Sam wspomniałem o tym chwilę wcześniej, ale pokażę wam jeszcze jeden przykład z filmu Sunny'ego. Chociażby tutaj ziomek rysuje kółko, a następnie zaczyna kopać. W późniejszym segmencie filmu widzimy, że wykopał całkiem sporo, ale czy na pewno? Co tu robi? Biała farba w sprayu? Przecież to trochę tak, jakby dokładnie oznaczali, w którym miejscu kopać ma koparka. Co więcej, te długie, gładkie ślady jakoś tak nie zgadzają się ze śladami, które ziomek robi za pomocą swojego kija. Czyżby tutaj też była koparka, która coś kopała? A co więcej, co tutaj robią jakieś ślady po oponach? Najpewniej koparki? Chyba czegoś nie ukryliście, chłopaki. A w jeszcze innym filmie widzimy bardzo podobną sytuację, tyle że wszystkie ślady zostały zatarte? Co tu robi koparka w tle? Chciałbym się zapytać. Chyba nie muszę nic dodawać. Jednakże co dzieje się po tym procesie, kiedy cały materiał zostanie już sfilmowany, a ziomki sobie stamtąd pójdą? Ano, to się dzieje. Tak jest, na kanale Photo Expression znajduje się jeszcze kilka innych takowych przypadków,
gdzie to ekipa tworząca projekt na rzecz takowego filmu, po sfilmowaniu ujęć i tak dalej, zostawia po sobie totalny bałagan. Jednakże w tej kwestii pozostaje jedno bardzo ważne pytanie. Czy budowle pokazywane na filmach są tak naprawdę budowane, że tak to ujmę, na publicznym terenie? W sensie w miejscu, do którego każdy może sobie swobodnie wejść, a następnie są one po prostu niszczone i zaśmiecane po pozostawieniu budowli? Na to pytanie w jakimś tam stopniu odpowiedział wspomniany wcześniej operator kamery, twierdząc, że wszystkie budowle są tworzone na terenach prywatnych. Jednakże nie wiem, czy aż tak powinniśmy w to wierzyć. Tutaj pojawiają się dwie opcje. Jeżeli faktycznie wszystko dzieje się na terenach prywatnych, to trochę tak jakby nic nam do tego. Trochę dziwnym jest, by węszyć coś, co ktoś robi na swoim własnym placu, który jest jego własnością. Taki trochę osiedlowy monitoring, że tak to ujmę. To stawiałoby w złym świetle gościa z Photo Expression. No, ale skoro się tam dostał, być może te konkretne budowle, które pokazał, zostały zbudowane nie na prywatnym terenie. To trochę grubsza sprawa, więc nie wydajmy jakiegokolwiek werdyktu, skoro nie wiemy zbyt wiele. Tak więc we wspomnianym temacie to byłoby już na tyle. Po obejrzeniu tego filmu chyba sami widzicie, że totalna większość filmów tego typu, która co więcej jest nie wiadomo jak abstrakcyjna, pokazuje imponujące nie wiadomo jakie budowle, jest ustawiona. Naprawdę to, co dzieje się w co niektórych zakamarkach internetu, jest dziwniejsze niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. I to trochę ciężka sprawa była, więc myślę, że to dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, zostaw suba na kanale, jeżeli jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem. Panie także na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tam fajne rzeczy czasem są. Chociażby na Instagramie możesz wcześniej zobaczyć, o czym będzie film. Czasem, ponieważ czy to jakiś leak miniaturki czy coś. No wpadnijcie, to sami będziecie wiedzieć. Tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach, mówi Dozmontar. Trzymajcie się, siemano, miłego dnia, cześć.